Dzień dobry. Drodzy pacjenci, ośmieleni najnowszymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Inspektoratu Sanitarnego i Izb Lekarskich w sprawie COVID-19 wznawiamy planowe leczenie naszych pacjentów w zakresie stomatologicznym, ortodontycznym i protetycznym. Teraz przyjmować będziemy wszystkich zgodnie z planem leczenia. Działamy dalej. Czas przestoju gabinetów wykorzystaliśmy dla zgromadzenia odpowiedniej ilości środków ochrony osobistej dla personelu i pacjentów, jak fartuchy, maski, kombinezony, gogle, przyłbice, rękawice, preparaty do dezynfekcji pomieszczeń i powietrza. Zakupiliśmy filtry stosowane w szpitalach i lampy UV. Staramy się stosować wszystkie możliwe zalecane środki, aby sprostać standardom higienicznym obowiązującym przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z COVID-19. Zachowujemy najwyższe standardy higieny osobistej. Pacjentem na wejściu do kliniki zajmuje się asystentka, koordynatorka rozprowadzająca, która mierzy temperaturę ciała i pomaga w wypełnieniu ankiety epidemiologicznej. Czy jest bezpiecznie? U nas jest bezpiecznie. Używamy sprzętu tylko dezynfekowanego i tylko jednorazowego. Dyżur w sterylizatorni pełni dyżurna asystentka odpowiedzialna za dezynfekcję i sterylizację. Po każdym przyjętym pacjencie w gabinecie przeprowadzana jest staranna dezynfekcja i filtrowanie powietrza, dlatego prosimy Was o cierpliwość i wyrozumiałość. A my leczymy nadal bezboleśnie i bezpiecznie. Zapewniam wszystkich, że zdrowie i bezpieczeństwo naszych pacjentów i naszego personelu jest naszym głównym priorytetem. Myślę, kochani, że z nami jest bezpiecznie.